kolejna uchwała to jest uchwała L. Szkoły numer 24 ze względu, tak jak mówię, na to, że został opuszczony modernizacja tego budynku, znaczy tego pomieszczenia po domu dziecka. Po domu dziecka, tak. Tak. Proszę bardzo pan. Chciałem zapytać jedną rzecz, bo tutaj, jak pan przewodniczący wspomniał wcześniej, oni startują do tego konkursu, prawda? I tam, że tak powiem, mają mieć zapewnione, temu dozoru, coś tam, a tak powiem, tutaj już kolejny dziesiątki tysiąc wydajemy na remont ogrodu, tak? Czy ja powiem panu tak? Wydaje mi się, że ważniejszą, jeżeli już... Znaczy nie, w pierwszej środki, jeżeli pan pyta, ja już odpowiem panu. Rzeczywiście jest tam, może to uwaga. Natomiast tak, w pierwszej kolejności środki pójdą na remont istniejącej infrastruktury pomieszczeń, dostosowania pomieszczeń. Natomiast gdyby się okazało, że jakieś środki zostaną, będą na remont tego ogrodu. Ja tą uchwałę wstałem, bo nie wiem z czego. Ale jeżeli pan uważa, teraz nie uważam, żeby to było akurat konieczne wykreślanie tego, bo to nic nie zmienia. Mówię, dyrekcja będzie i tak na pewno w pierwszej kolejności remontować pomieszczenia, przystosowywać je jako sale lekcyjne, bo to było mieszkanie po prostu. Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Poprawka to była, tak? To bardzo bym prosił o poprawkę. To jest ogólna 357. Poprawka. Głosujemy poprawkę. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu, ostatniego. Realizacja zadania powierzonego